Piotr Relich, Między Newsami. Witam Państwa. Jest z nami Łukasz Karpiel z portalu Polonia Christiana. Witam serdecznie. I dzisiaj zajmiemy się sprawą niesłychaną. Uwaga! Otóż wydano europejski nakaz aresztowania dla Stefana Michnika, przyrodniego brata Adama Michnika, redaktora Gazety Wyborczej. Stefan Michnik jako członek bezpieki w latach 52-53 zajmował się skazywaniem m.in. żołnierzy podziemia niepodległościowego i właśnie w tej sprawie wysłano za nim europejski nakaz aresztowania. Panie Łukaszu, czy nie za późno? To na pewno, że za późno. Tylko trzeba na sprawę też popatrzeć szerzej. No dobra, tu mamy teraz moment, w którym ten nakaz został wydany. Adam Michnik znowu powinien odczuwać lekki niepokój, bo może tym razem się uda go do Polski przewieźć, ale generalnie cała sprawa oceny zbrodni komunistycznej przez wymiar sprawiedliwości, to jest kompromitacja i porażka. No, gdzieś tam kiedyś skazali tego Humera i to się wyciąga, że Humer skazany, ale cóż dalej, kto więcej? Niektórych dopiero po śmierci ten wymiar sprawiedliwości ukarał, to jest źle powiedziane, musnął. Niektóre procesy latami trwały i trwają do dziś, nie mogą się skończyć, więc tak naprawdę okej. Jest ten nakaz wydany, bardzo dobrze, no ale pytanie, co dalej? Co z innymi zbrodniarzami komunistycznymi? Daje się słyszeć takie opinie części komentatorów, że jest to sprawa polityczna, gdyż PiS mści się na Adamie Michniku w ten sposób, że właśnie teraz oskarża Stefana Michnika, jego brata przyrodniego. Czy te opinie są jakoś uzasadnione? No, daje się słyszeć faktycznie takie opinie, szczególnie właśnie z Gazety Wyborczej i takiego tego środowiska. No ale, szanowni państwo, kiedy Stefan Michnik był współpracownikiem komunistycznego aparatu opresji, kiedy na skutek jego działań i całej tej otoczki bezpieczeństwa komunistycznego ludzie cierpieli, to ci ludzie, czy oni wiedzieli, że za ileś tam lat to będzie przyrodni brat redaktora naczelnego Gazety Wyborczej? Że to będzie przyrodni brat Adama Michnika? No naprawdę nie wiedzieli. Tak naprawdę oni cierpieli od tego konkretnego człowieka. Ten konkretny człowiek sprawiał, że im działa się krzywda. Przeczytajmy. Stefan Michnik jest podejrzany o popełnienie 30 przestępstw, m.in. o wydawanie bezprawnych wyroków śmierci wobec żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. To czy ci ludzie tego podziemia wiedzieli, no a to będzie brat Michnika, to jest jakaś sprawa? No nie. Tu mamy konkretnego człowieka, konkretne zarzuty, system opresyjny komunistyczny i jego ofiary. Więc tego typu zarzuty no, są typowe na żeby tą sprawę zamieść, żeby to pokazać, że to jest polityka, że to jest zemsta i tak dalej. To nie ma nic absolutnie do rzeczy. Dokładnie. Gdyby na przykład córka Eichmanna została noblistką, to czy z tego powodu nie należałoby go skazać za zbrodnię Holokaustu? Oczywiście, to absurdalne. To nie ma znaczenia. Są podejrzenia, zarzuty, zbrodnie, jest ofiara, są ofiary, jest ktoś, kto jest podejrzany. I tak trzeba tą sprawę trzeba widzieć. Dokładnie. Jest wystosowany europejski nakaz aresztowania. Przez Szwecję. Przez Polskę. Do Szwecji, ponieważ Stefan Michnik, przypominamy, znajduje się obecnie w Szwecji. I tutaj pytanie, jest to europejski nakaz, Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej. Jak w tej sytuacji zachowa się to państwo? Czy zachowa się solidarnie w ramach prawa europejskiego, tak. Czy będzie grać tutaj w jakąś inną grę z Polską? Właśnie, bo tyle się nierzadko mówi, że solidarność europejska, współpraca. No zobaczymy, co Szwecja uczyni. Przypomnijmy, tak jak pan powiedział, europejski nakaz aresztowania. Zobaczymy. Ale to też jest test dla polskich władz, dla polskiego systemu sprawiedliwości, żeby o tej sprawie nie zapominać, żeby na Szwecję naciskać, dopytywać się. Nie, żeby to się skończyło na tym wydaniu i potem oczekujemy, ale żeby aktywnie podejść. Zresztą w ogóle sprawa tej, jak już mówiłem, oceny, czy też skazywania tych zbrodniarzy komunistycznych, a przynajmniej stawiania ich przed sądem, to jest coś, co władza powinna mieć w swojej agendzie nie tylko od czasu do czasu, kiedy się komuś coś przypomni, ale cały czas. Bo my wciąż, jest rok 2018, wciąż nie uporaliśmy się z tymi zbrodniami komunistycznymi. Wciąż jeszcze osoby, które
pracowały w aparacie bezpieczeństwa, które skazywały, które biły, torturowały, wciąż są nieosądzone. I to się przekłada na szersze spojrzenie, na to, że komunizm nie jest osądzony, że wciąż jest takie przekonanie, że to owszem wypaczenia, ale system był może nie najgorszy. No nie, to jest oczywiście absurdalne. Więc ta sprawiedliwość musi się dokonać dlatego, aby właśnie dobro triumfowało, a nie zło, nawet czasami zza grobu, ale żeby to zło nie miało poczucia bezkarności. I to jest właśnie jeden z tych elementów, który jeśli zostanie do końca doprowadzony, może sprawie tej dekomunizacji pomóc. Dokładnie. Warto zadać pytanie, ilu takich Stefanów Michników zostało nieosądzonych. No już niemal 30 lat od 89 roku. Wydaje się, że te sprawy powinny być już dawno załatwione, a my dalej pokutujemy poprzez to oddzielenie grubą kreską, poprzez ten brak dekomunizacji. Nie wszystkich można jeszcze za granicę sprowadzić, bo niektóre kraje się zasłaniają. Tu Wolińska jest przykładem, prokurator i tak dalej. Więc trzeba działać bezwarunkowo. Proszę Państwa, w tym szczególnym roku świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Będziemy brać udział pewnie w marszach, w uroczystościach, w akademiach. To wszystko jest potrzebne, to wszystko jest dobre, konieczne, ale nie zapominajmy, że prawdziwą miarą niepodległości jest właśnie sprawiedliwość, sposób w jaki nowe państwo polskie rozprawiło się z błędami w przeszłości. A dopóki to się nie stało, tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że jest pełna niepodległość. Bo ta sprawa nie została załatwiona, bo gdzieś ten cień tego obcego mocarstwa, obcego systemu no nad nami ciąży. Takie osoby właśnie jak Stefan Michnik i podobni to są tego dowodem. Dokładnie, więc proszę Państwa, nie będzie prawdziwej niepodległości, dopóki takie osoby jak Stefan Michnik nie zostaną prawomocnie osądzone. Dziękuję bardzo, to był program Między Newsami. Kłania się Piotr Relich, Łukasz Karpiel. Szczęść Boże. To był program Między Newsami na kanale PCH24 TV. Zachęcamy do oglądania, subskrybowania i dzielenia się tym materiałem.